Cześć, witajcie. No, po sporej przerwie wraca program cykliczny. No, tak jak mówiłem, wrócę dopiero wtedy, kiedy będzie jakiś news do ogłoszenia. No a tych newsów kilka się zebrało, więc może zacznijmy od początku. Pierwszy news, taki, który jest najważniejszy z punktu widzenia kolarstwa takiego globalnego, to są przesunięte już oficjalnie lub odwołane edycje Pucharu Świata. Dzisiaj też zapadła decyzja o tym, że, to znaczy premier Japonii poprosił MKOL o to, żeby igrzyska w Tokio przenieść za rok, więc możemy już powoli uznać, że jest to jakaś tam oficjalna decyzja, że igrzyska będą w przyszłym roku, bo to już jest raczej przesądzone. Trzecia informacja jest taka, że od jutra prawdopodobnie wchodzą obostrzenia, jeśli chodzi o poruszanie się na zewnątrz. Będzie można pójść tylko po najpotrzebniejsze rzeczy do sklepu, do apteki i nie będzie można się gromadzić więcej niż dwie osoby. Jeszcze tak nie do końca wszystko jest wyjaśnione, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o poruszanie się na rowerze. W każdym razie na pewno wyjściem z sytuacji będzie jeździć rowerem do pracy, jakąś okrężną drogą najlepiej, jeśli jeździcie w ogóle do pracy, a nie pracujecie w domu. A jeśli wybieracie opcję zostania w domu, którą generalnie chyba trzeba wszystkim polecać, bo to jest chyba aktualnie najlepsza opcja, no to co? No to polecam wam na przykład przepis na trening Radka Kozala. Na ekranie końcowym wam podrzucę jego kanał. Radek na Facebooku i chyba na YouTubie też, ale chyba na Facebooku raczej teraz zaczął robić live'y i robi też na YouTubie swoje vlogi, gdzie możecie się trochę dowiedzieć o trenowaniu, a z tych live'ów możecie się dowiedzieć jak najwięcej o trenowaniu w domu i możecie razem z nim robić treningi na trenażerze. Wiele nie potrzeba, trenażer, rower i trochę wolnego czasu, a ten chyba wszyscy mamy. No oczywiście, jeżeli nie macie trenażerów, to jest to troszeczkę większy problem, ale mam nadzieję, że uda wam się co nieco potrenować. Kolejna wiadomość jest taka, że ten rower, który tutaj widzicie, czyli Cross Level Rio, co prawda Rio, Tokio, a nie Rio. Co prawda Tokio się odbędzie dopiero za rok, ale rower Crossa już jest. Możecie go na moim kanale pooglądać. Jest taki bike check i jest moje omówienie całej specyfikacji, więc zapraszam was do oglądania. Na końcu zobaczycie sobie linki do tych obu filmów. Jeśli nie macie co robić, to też wrzuciłem film na temat tego, w jakie gry można sobie pograć w tym czasie odosobienia, że tak powiem. Linki znajdziecie właśnie na ekranie końcowym i w opisie tego filmu, także klikajcie, zapraszam was serdecznie. No i co, no trzeba sobie teraz jakoś tam organizować czas. Zobaczymy, ja prawdopodobnie też już nie będę wychodził, dlatego wziąłem szybko rower, żeby jeszcze dzisiaj pojeździć trochę i od jutra prawdopodobnie już zawieszam działalność rowerową. Zobaczymy na jaki czas, oby na jak najkrótszy. No, jak zbiorą się jakieś nowe informacje, to oczywiście do was wracam. Postaram się też jeszcze jakieś ciekawostkowe może filmy ponagrywać, żeby nie było tak za nudno na tym kanale w czasie tej epidemii. No, a jak się uda wyjść na rower, to wyjdę na rower i coś dla was jeszcze nagram. A tymczasem do zobaczyska. Pamiętajcie o subskrypcji, którą tutaj gdzieś na dole można kliknąć. I widzimy się w kolejnym wideo. Cześć!